Hej, siemaneczko wam wszystkim, ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejną seryjkę, tym razem z gierki Still Life. Z racji tego, że ostatnio nie wychodzą zbyt ciekawe tytuły, postanowiłem przejrzeć swoją szafę i wygrzebać kilka ciekawych klasyków. Tym razem wybór padł na Still Life. Nigdy też nie przeszedłem drugiej części do końca, więc mam nadzieję, że będzie ku temu okazja, żeby przejść ją razem z wami. Gierka swoją premierę miała w 2005 roku i jest w pełni spolonizowana, czyli mamy tutaj polskie napisy i polski dubbing. Ostrzegam, że w grze pojawiają się wulgaryzmy. Jeżeli ktoś jest uczulony na tego typu słowa, z góry odradzam oglądanie tego let's playa. Tak więc zaczynajmy. No dobra, rozpocznijmy naszą przygodę. Znajdujemy się przed jakimś budynkiem. Mamy tutaj ambulans, wozy policyjne oraz jakiegoś policjanta. Pogadajmy z nim. Chyba ktoś tu rozpaczliwie potrzebuje kawy. I to jak? Proszę bardzo. Dziękuję. To mi dobrze zrobi. Wie pani co, panno MacPherson? Pani nie jest taka jak reszta tych sztywniaków. Dla mnie pani jest w porządku. Co tam mamy, to co zwykle? Ta, znowu to gówno. Anonimowy telefon, żadnych świadków i kolejna martwa dziewczyna. Ta jest jeszcze bardziej rozwalona niż poprzednie. Jak tu dotarłem, zorientowałem się, że to robota waszego faceta. Więc nie zgłaszałem tego nikomu, tylko do Millera zadzwoniłem. Kto tu jeszcze dotarł poza panem? Miller. Jakieś 10 minut temu. A kilka minut po nim Claire. Gdzie jest miejsce zbrodni? Wejdzie pani do budynku, po schodach na górę i następnie w prawo. Ten cieniasz Miller słania się przy lodówce. Niech pani tam uważa, panno MacPherson. Można złapać tężca od samego patrzenia. Przygotowuje się pan do roli czarnego Eskimosa? Co za jebana pogoda! No kurwa mać, może pani w to uwierzyć? Wczoraj było 15 stopni i skąd ten pieprzony śnieg? No proszę tylko spojrzeć na ten syf. Wie pani, jak ciężko było mi tu dojechać? No tak, u nas pogoda też niezbyt dopisuje. Tylko czekać, aż spadnie pierwszy śnieg. A mam podejrzenia, że spadnie naprawdę bardzo szybko. Miller dotarł tu pierwszy, tak? Znowu to zrobił. No, jasne. No, ale się Claire wkurwiła. Wywaliła go na korytarz. No cóż, chyba już czas na mnie. Zobaczę, co tam u Millera.
W porządku, agentko McPherson. Proszę tam na siebie uważać. Dziwny ten policjant. Naprawdę jego poczucie humoru jest strasznie dziwne. No dobra, znajdujemy się w miejscu zbrodni. Czy coś my tutaj mamy? Ogólnie dlaczego my przyjechaliśmy tutaj z tacą i kawą? Kim my jesteśmy? Policjantką? Tajniakiem? A może panią prokurator? Okej, według tego co mówił Murzyn na dole, to jest Miller. O, stary! Przypominają mi się czasy akademii. Pewnego dnia postanowiłam wyruszyć na tor przeszkód zaraz po lunchu. Straciłam wszystko, łącznie ze śniadaniem. Cóż to była za obrzydliwa mieszanina pizzy, jajek i chleba tostowego? Jeśli próbujesz mi jej pomóc, to ci średnio wychodzi. Proszę bardzo, powinno pójść nieco łatwiej? Chociaż niekoniecznie. Okej, goście ma chyba problemy z żołądkiem. W sumie ja też mam dzisiaj problemy z żołądkiem, boli mnie brzuch od samego rana. Pewnie to przez to, że piłem kawę na pusty żołądek. No ale zazwyczaj tak robię. No i potem umieram cały dzień. Co mi możesz powiedzieć? To robota naszego faceta. Ofiara jest w starej wannie. Woda zamarzła, nie widziałem zbyt wiele. Bogu dzięki. Dobra, gdzie jest Claire? Stare indiańskie porzekadło, podążaj za smrodem. Tam czeka na ciebie mała i gruba, blada twarz. Jezu, Miller, naprawdę nie jestem w nastroju. Przepraszam, jest w łazience. Idź korytarzem do końca, a potem wejdź przez drzwi po lewej. Pracuję teraz koło ciała. Pewnie chcę, żebyś rozejrzała się po mieszkaniu. Masz... Weź aparat. Claire nie chce, żebym się tu kręcił, więc musisz też zrobić zdjęcia. Okej, dostaliśmy aparat. Wspaniale. Miller, musisz w końcu przestać to robić. Ty i trupy jakoś do siebie nie pasujecie. Proponuję, żebyś następnym razem na nas zaczekał. Nie możemy ryzykować kolejnych miejsc zbrodni zanieczyszczonych pączkami. Dobrze, agentko McPherson. I skończ wreszcie z tą agentką McPherson. Błagam, wystarczy zwyczajnie Victoria, w porządku? Jasne, Victoria. Muszę zaspokoić swą chorą ciekawość. Gdzie tym razem wylądowali kosmici? W kiblu. Możemy zmienić temat? Jezu, to już chyba mamy 2-0. Claire musi być przeszczęśliwa. No właśnie, raczej jej nie jest. Myślę, że chce mnie zabić. Zagroziła, że przywiąże mnie do twojej terenówki i będzie wlec po ulicach. Spokojnie. Na razie. No dobra, pogadaliśmy sobie z Millerem, który niezbyt dobrze znosi zapach zwłok. Jesteśmy agentką McPherson, więc domyślam się, że jesteśmy jakąś agentką FBI. Okej, tędy nie przejdziemy. Tak więc wejdźmy sobie do tych drzwi, które były na prawo od Millera. I poszukajmy małej, grubej, bladej twarzy. Halo? Halo? Gdzie jesteś? Ślady krwi. Krew. Prawdopodobnie należy do ofiary. No dobra, mamy tutaj 3 pomieszczenia. Wow, szczur. Udajmy się na sam koniec korytarza. Okej, mamy policjantkę. Witaj, Clarice. O co to całe zamieszanie? Pomyślmy. Pewien idiota wymiotuje mi na miejsce zbrodni. Nie ma mi kto pomóc, bo tylko ja jestem na tyle szalona, żeby pracować w święta. Odmrażam sobie tyłek. Ciało tkwi w lodzie. Co by tu jeszcze dodać? To powinno pomóc. Kawy? Dziękuję. Nic dziwnego, że byłaś najlepszą z moich podopiecznych. Jak ci mogę pomóc? Rozejrzyj się i zbierz wszystkie dowody, jakie tylko zdołasz. Wystarczająco dużo czasu straciłam, żeby przygotować to ciało dla chłopaków z mięsnego. Wiesz, jakie to są ciule. No nic. Zanim tu weszłam, widziałam chyba jakieś ślady krwi. Możesz zacząć od zebrania próbki, a potem rozejrzyj się dalej. Pamiętaj, że zanim cokolwiek weźmiesz, najpierw zrób zdjęcie.
pomieszczeniu, które kiedyś było kuchnią, zostawiłam walizeczkę. Znajdziesz tam narzędzia, które ci się przydadzą. Jak już zbierzesz dowody, wróć do mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Pamiętasz, że działam w terenie? Chyba niezbyt się do tego nadaje. Vic MacPherson niezbyt się do czegoś nadaje? Coś podobnego. Skąd ci to przyszło do głowy? Nie wiem. Chyba potrzebny mi urlop. Skarbie, nie zawsze da się złapać drania po pierwszych trzech ofiarach. Wiem. Ej, może powinnaś nieco odpuścić Millerowi. Odpuścić? Już drugi raz muszę przedzierać się przez jego żygi, żeby zobaczyć, czy pod spodem nie ma jakichś dowodów. Mam mu odpuścić? O nie, co to, to nie! Dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, Clarisse. Skończ już z tym! Takie dogadywanie sobie nawzajem jest zabawne w tej gierce. Okej, mamy tutaj walizeczkę ze sprzętem FBI. No i jeszcze musiała wziąć łyk kawy. No tak. Oby za chwilę nie zachowywała się jak Miller. Luminol. Odczynnik do wykonywania niewidocznych śladów krwi. Może powinnam zacząć szukać wskazówek? Dobra, w naszym ekwipunku pojawiła się pęseta, film, luminol, filtr UV, aparat i patyczki higieniczne. Ja myślę, że to połączymy sobie od razu z aparatem. Dobra. A to zostawimy na razie tak, jak jest. Dobra, rozejrzyjmy się po tych lokacjach i zobaczmy, jakie ślady tutaj znajdziemy. Czy coś my tutaj mamy? O, coś tu jest. Bingo! Mamy próbki włosów i włókien. Dobra, Claire powiedziała, że zanim cokolwiek weźmiemy, warto zrobić temu zdjęcie. Tylko jak ja mam tego wykonać zdjęcie, tak? Czy dopiero kiedy przyjrzę się temu z bliska? Okej. Materiał dowodowy, włosy. Czyli mamy włosy. Chyba nic więcej tutaj już nie znajdziemy. Wow, też mamy jakieś kukiełki dzieci. To jest straszne. Fajne dekoracje świąteczne. Chyba na Halloween. Okej. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Ale nie widzę nic tutaj, co byśmy mogli sobie obejrzeć bądź zabrać. Mamy ślady krwi. Nie pobiorę próbki palcami. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. Ale zanim pobierzemy próbki, zrobimy też zdjęcie. No dobra. Czym byśmy mogli pobrać próbki? Patyczki higieniczne, używane do zbierania próbek krwi lub nasienia. Ładna kupa śmieci. No nie, tutaj zrobić zdjęcia tego nie możemy. Ale wydaje mi się, że coś pod tym się znajduje. Chyba będziemy musieli to w jakiś sposób przesunąć. Wygląda na to, że ptaszek po sobie posprzątał. Spryskaliśmy ściany luminolem, ale ślady krwi się nie pojawiły. Dobra, mamy tu też lampy. Potrzebuję jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. I włóżmy na niej filtr UV. Co tu jest napisane? Obłąkanych. Co do cholery? Okej,
to ciekawe. Dobra, mamy kolejny dowód, zabierzmy sobie filtr i udajmy się do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się po prawej stronie. Tu chyba jest wyjście na zewnątrz, ale tutaj jeszcze nie byliśmy. Wow, 666. I kolejne ślady krwi. Mamy też pentagram na podłodze. Nie pobiorę próbki palcami. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. To wygląda, jakby jakaś sekta przeprowadzała tutaj jakiś rytuał. Być może mordują tutaj osoby, żeby czcić szatana. Mamy kolejny dowód, kolejną próbkę krwi i kolejną lampę, na której prawdopodobnie możemy włożyć filtr UV. Aha, dobra, mamy tu też ścianę, tak więc spryskajmy ją luminolem. I zobaczmy, jakie słowo kryje się na tej ścianie. Schronienie. Jak w poprzednim przypadku, zrobimy zdjęcie. No dobra, ale zobaczcie na tą twarz, jak ona jest straszna. Wygląda jak klaun 100. To graffiti wygląda wspaniale w ultrafiolecie. Ta, wspaniale. Trochę jak panda. Czy coś my tutaj jeszcze mamy? Tu już patrzyliśmy, więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć filtr UV i udać się do kolejnego pomieszczenia. Dobra, chyba tak naprawdę pozostało mi jedno pomieszczenie. To po prawej stronie. A nie, tutaj już byliśmy. Żebyśmy zebrali już wszystkie dowody. Wygląda jak niewyraźne ślady krwi. No tutaj raczej nic zrobić nie możemy. Okej, dobra. Wróćmy się zatem do Claire, spróbujmy z nią pogadać i zobaczymy, czy coś się ruszy dalej. Skończyłam. Świetnie. Włóż wszystko, co zebrałaś do mojej walizeczki i wróć tutaj. Wciąż potrzebna mi pomoc. Czyli musimy odłożyć wszystkie przedmioty do walizki. Okej, wszystko zrobione i ładnie zapakowane. Świetnie. Wielkie dzięki, skarbie. I co teraz? Potrzebuję kilku zdjęć ciała, bo za chwilę będzie tu jeden wielki bałagan. Okej. Dobra, to co wiemy? Na razie mało. Prawdopodobnie tak jak w przypadku pozostałych czterech ofiar, przyczyną zgonu było utonięcie, ale to będzie jasne dopiero po sekcji. Ma liczne rany kłute, została też wypatroszona. Wygląda na to, że ofiara nie stawiała oporu. Przypuszczam, że na tym etapie napaści była nieprzytomna. Możesz mi opowiedzieć, co tu zaszło? Nie teraz. Póki co chcę skończyć wstępne testy i przeprowadzić analizę dowodów, które zebrałaś. Dam ci znać, jak skończę. Dobra. Myślę, że już możesz odsłonić jej twarz. Rozpieszczasz mnie. O Boże, spójrz na te tatuaże. Ta dziewczyna lubiła ból. Coś mi się wydaje, że to prostytutka. Nie pytaj mnie czemu. Po prostu mam takie przeczucie. To byłoby coś nowego, patrząc na dotychczasowy profil mordercy i jego modus operandi. Wrzucę jej nazwisko do bazy danych i może na coś trafimy. A skąd wiesz, jak ona ma na nazwisko? Jak się nazywała?
Według dowodu, który miała w torebce, nazywała się Cynthia Woods. Możesz zrobić jej zdjęcie bez tej szmaty na twarzy? Potrzebujesz mnie jeszcze do czegoś? Nie bardzo. Po prostu lubię twoje towarzystwo. Ale widzę, że ty raczej wolałabyś być gdzie indziej. Słuchaj, ja już tu sobie poradzę do przyjazdu chłopaków. Wyglądasz na cholernie padniętą. Dzięki, że dajesz mi wolne, ale mówię serio, jeśli mogę ci w czymś pomóc, to zostanę. Naprawdę, dam sobie radę, skarbie. No i tak zupełnie, to ci nie daję wolnego. Wpadniesz do kostnicy po mój raport. Za żadne skarby bym tego nie przegapiła. Do zobaczenia. I kolejna gierka, gdzie będziemy zwiedzać kostnicę. To mali kosmici Millera. No dobra. Czy możemy się jeszcze raz przyjrzeć bliżej zwłokom? Wow. Mój Boże, została ciężko pobita. Pytanie. Czy była nieprzytomna, czy była pod wpływem narkotyków, a może pigułki gwałtu? Nic z tego. Nie chcę skończyć jak Miller. Kilka lat temu w moim mieście był właśnie taki przypadek, gdzie chłopak kochał się w dziewczynie. Wrzucił jej pigułki gwałtu do napoju. Dziewczyna kompletnie straciła świadomość i teraz nie wiem, czy on ją zgwałcił, czy w końcu nie zgwałcił. W każdym bądź razie ją zabił. Chodziły pogłoski, że przez pewien czas trzymał jej ciało w szafie i dopiero po kilku dniach wyrzucił to ciało w lesie. Policja szukała bodajże miesiąc, zanim natrafili na ślad. W sumie to przypadkowe osoby trafiły na ciało, które już były w głębokim rozkładzie. I podobno chłopak, który ją znalazł, stracił przytomność. Ha! Widok musiał być okropny, a smród jeszcze gorszy. Nie zazdroszczę. Chodź, Miller. Jasne, dokąd? Do biura. Mam cię! Podobają ci się? O, wybacz. Hej, wszyscy cali? Nic nam nie jest! O mały włos i byśmy spadli na dół. A to nie skończyłoby się dla nas ciekawie. Rozejrzę się za innym wyjściem. Dobra, ja tu zaczekam na wypadek, gdyby Claire chciała zejść na dół, albo gdyby ktoś próbował dostać się na górę. Dzięki, Miller, za pomoc. Naprawdę. Przydasz nam się. Dobra. Widzę, że mamy tutaj jakieś drzwi, tak więc spróbujmy się nimi wydostać. No, chyba jednak nie damy rady, ponieważ są zabite dechami. Ktoś odwalił kawał dobrej roboty. Istne cudo. A czy my się tędy nie wydostaniemy? Ktoś odwalił kawał dobrej roboty. Istne cudo. No, raczej nie. Minusem w tej grze jest to, że nie możemy przewijać dialogów, jak i cutscenek. Dobry pomysł. Teraz potrzebuję jedynie czegoś, czym mogłabym podważyć te deski. Czyli potrzebujemy jakiegoś narzędzia, tak? Okej, tutaj chyba nic nie ma. Może poprosimy Millera o pomoc. Byłoby to jakieś rozwiązanie. Hej, ja wiem, że masz problemy żołądkowe. Wiem, że nie lubisz smrodu zwłok. Ale jesteś facetem, więc powinieneś mieć dużo siły. Rozejrzę się za innym wyjściem. Dobra, ja tu zaczekam na wypadek, gdyby Claire chciała zejść na dół, albo gdyby ktoś próbował dostać się na górę. No dobra, czyli jednak nam nie pomógł. A, dobra, mamy jakiś pręt. Stara rura. Owiana rurka oderwana od bojlera. Dobra, ja myślę, że tym uda nam się pozbyć desek i wydostać na zewnątrz. Podejdźmy zatem jeszcze raz do tych drzwi, użyjmy na niej ołowianej rury. No i zobaczmy, czy to zadziała. Mam nadzieję, że tak.
Jak potraktowała te drzwi skopa? Jak Jean-Claude Van Damme. Dobra, mamy drabinę, po której chyba możemy wspiąć się na wyższy poziom. Aha, dobra. To nie był dobry pomysł. Wygląda na to, że trzeba użyć nieco siły. Dobra, czyli jakbyśmy mogli zejść niżej. Aha, możemy tutaj zeskoczyć. No, kobitka jest wygimnastykowana. Aż zazdroszczę. Chryste, ale boli! Miller zamiast skoczyć chyba spadł na dół. Boże święty Miller, nic ci nie jest? Myśli pan, że wszystko z nim okej? Pewnie. Nic mu nie jest. Ale ten policjant ma szyderczy głos. Normalnie rozbraja mnie na maksa. Myśli pan, że wszystko z nim okej? Pewnie. Nic mu nie jest. Dobra, wejdźmy zatem do naszej furgonetki i zobaczmy, co pojawiło się na naszej mapie. Mamy kolejną lokację. Biuro. Dzięki Bogu, że nie jeżdżę taką kupą złomu. A wiecie, jaka jest różnica między radiowozami w Ameryce a radiowozami w Polsce? W Ameryce, jeżeli jest jakiś pościg, to policjanci nie boją się niszczyć swoich samochodów, zajeżdżając drogę uciekinierowi, a w Polsce gonią tak długo, aż nie wiem, gość się sam gdzieś wpadnie do rowu albo im ucieknie. No taka jest różnica między Polską a Ameryką. Nie potrzebuję tego. Dobra, wejdźmy zatem do windy, znajdujemy się na poziomie B1. Pewnie musimy udać się do swojego biura. Aha, dobra, mamy tylko dwie opcje do wyboru. Poziom B2 albo piętro 8. B1 jest tutaj. No dobra, po kolei. Piętro 8. To pojemnik na dowody. Aha. Dobra, włóżmy tutaj aparat. Nie muszę tego robić. Nie, to nie. Możemy udać się na wprost albo na lewo. Czyżby to był Miller? Co ci zajęło tyle czasu? Tylko ty masz napęd na cztery koła. Jezu, ja tam nawet nie chcę iść. Co za debile kupują po 20 kuponów na loterię? Naprawdę muszą marnować innym czas? Boże, ale mnie tacy wkurzają. Ja tylko chciałam gumę do rzucia. Ej, ostatni raz jak cię widziałam, to kuśtykałeś do samochodu. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. To tylko moje ego ucierpiało bardziej niż myślałem. No i jak robota? Zacząłem pisać raport. Pomyślałem, że będziesz zbyt wycieńczona, żeby się tym zająć. Wiesz co, Miller? Masz przebłyski. Mogę ci jakoś pomóc z tym raportem? Właściwie tak. Koniecznie potrzebny mi będzie wstępny raport Claire. Ja tam na dół nie schodzę. Jeszcze mnie zamknie w którejś z tych szuflad i tak zostawi. Będą mi też potrzebne te twoje zdjęcia, więc jeśli możesz, to zostaw aparat na korytarzu, w pojemniku na dowody. A, prawie bym zapomniała. Z twoją kobietą już wszystko w porządku? Tak, tak. Zapomnij o tym. Już wie, że to jedno wielkie nieporozumienie. Po prostu w przyszłości nie odbieraj mojej komórki, dobra? Obiecuję. Okej, no to do zobaczenia. Czyli panna McPherson odebrała telefon Millera i jego żona była zazdrosna. Uhuhu. Szkoda, że nie mogłem usłyszeć tej rozmowy. Ktoś zostawił wiadomość. To jest chyba nasze biuro. Mamy prezent.
Cóż to może być? Czyżbyśmy mieli imieniny albo urodziny? Wow, raport sekcji zwłok. Laska ma poderżnięte gardło. A, ta musiała nieźle zostać pobita. Wow. Pytanie, czy ona się przewróciła w wannie, poślizgnęła się na mydle i uderzyła głową o wannę i dlatego ta krew spływa tak do odpływu? A może ktoś ją zabił? Oto jest pytanie i to jest kolejna rozkmina na dzień dzisiejszy. Haha, a ta jest uśmiechnięta, kiedy umarła. Też tak można. Lombartech. Dobra, wzięliśmy sobie kartę dostępu. Cześć, Wiktorio. Mówi Todd. Słyszałem o 5. morderstwie. Jutro rano chcę mieć na biurku pełny raport. Chcieć to sobie możesz. I to jest prawidłowe podejście do szefa. Chcieć to ty sobie możesz. I to mi się podoba. Dobra, podejdźmy sobie do kolejnego biurka. To gilotyna introligatorska. Też mamy taką w pracy. Tym się zdejmuje odciski palców. Na szczęście na razie tego robić nie musimy. Maszyna do foliowania dokumentów. To małe urządzenie może być bardzo przydatne. Czy my możemy sobie jakieś dokumenty zaluminować? Mamy kartę dostępu do kostnicy, no ale to nie jest dokument. To się nie uda. A ja bym chciał zobaczyć, co się znajduje w tym prezencie świątecznym dla taty. Czy ja mogę to otworzyć? Chyba nie. No, wódka. 583. Dobra. Chyba tutaj już nic więcej nie ma, tak więc myślę, że wyjdziemy na zewnątrz. Gabinet szefa. Oczywiście zamknięte. Zostawimy aparat w tym pojemniku, który znajdował się tutaj na korytarzu, a my udamy się do kostnicy. Ale chodźmy jeszcze zobaczyć, co się kryje na samym końcu. Mamy maszynę z napojami. I mamy prawdopodobnie dozownik do kawy. To się nie uda. Nigdy nie pracuję bez kawy. Oczywiście ta kawa to wyjątek. Ale nie ma kubków. Nie potrzebuję serwetek. Tak więc kawy sobie nie zrobimy. Wow, pokój przesłuchań. To kubek mojego szefa. Może powinnam... Tam. Ja wiem, co ty miałaś na myśli. Chciałaś napluć do kubka swojego szefa. No ale niestety jest tutaj kamera, wszystko by zarejestrowała. No i by wylali cię z roboty. No dobra, udajmy się do windy. Zjedźmy sobie na poziom B12 i udajmy się do kostnicy. Jest i ten policjant zabawny. Agentko McPherson. Tak, oficerze Tate. Agentka Ashby chce się z panią widzieć. Czeka w kostnicy. W porządku, więc jak znieśliście ciało? Razem z tymi od medycyny sądowej wstawiliśmy drabinę. Tam, gdzie zawaliły się schody. Aha, mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Nie, ale wiem, o co chodzi. To miejsce było równie stabilne jak lemingi na krawędzi. Jak lemingi na krawędzi. Jak sami wiecie, lemingi lubią popełniać samobójstwo. Stają na krawędzi i jeden za drugim skaczą w przepaść. Aha, dobra, to nie był poziom B12, tylko B2. Zjedźmy zatem w dół.
Okej, mamy tutaj pokój monitorujący wszystko dookoła. Dobry Boże, jak tu śmierdzi. Ale co ciekawe, nikt tego miejsca nie pilnuje. Dek reanimator. Niezły wypas. Teraz pytanie, jeżeli ktoś by się włamał do biura FBI, to jak oni by szybko zareagowali? Co prawda może te nagrania się nagrywają, no ale jaki to ma sens? U nas też w pracy się nagrywało, ale jak zginęły palety, to oczywiście się to nie nagrało. Dlaczego? No bo kamery usuwają zawartość chyba po tygodniu. Tam mogą nagrywać do jakiegoś czasu, chyba właśnie do tygodnia czasu i potem wszystko się zmazuje i nagrywa na nowo. Dziwne. Mój kod dostępu nie działa. No jak może nie działać? Przecież mamy kartę dostępu. Aha, dobra, musimy wpisać kod. 583. Jak to nie działa? Chyba, że musimy wpisać wódka. No wódka. Wódka? A, teraz działa. Ostatnio też kupiłem wódkę od Ukraińca. Mam nadzieję, że się nie potruje, ponieważ nie była wcale droga. Ale wiecie, jak to jest z alkoholami niewiadomego źródła. Znaczy, wiadome jest źródło, no butelka jest oryginalnie zapakowana z Ukrainy, no ale, no... Czy można ufać Ukraińcom? Nie, żebym coś do nich miał, ale... polska wódka to polska wódka. To prawdopodobnie raport Claire, ale wolę usłyszeć, co ma do powiedzenia, zanim go wezmę. Wiem, co kupuję i wiem, co piję. Pogadajmy zatem z Claire. Hej, Claire! Uporałaś się już ze wstępnymi testami? Właściwie to jeszcze nie. Ale mam już wystarczająco dużo, żeby cię wtajemniczyć, o ile masz czas. Dla ciebie? Zawsze. Dobra, no to słuchaj. Ofiara miała wysoki poziom stężenia alkoholu we krwi. Ponadto znalazłam ślady rohypnolu, znanego także jako pigułka gwałtu. To wyjaśnia, dlaczego ofiara się nie broniła. Wszystko zaczęło się w pierwszym pomieszczeniu. Tam ją pobił. Upadła pewnie tam, gdzie znalazłaś ślady krwi. Potem zaniósł ją do następnego pokoju. Morderca zerwał z niej ubranie i znowu ją pobił. Z całą pewnością w tym momencie była już nieprzytomna. Pozwolił się jej wykrwawiać na podłogę. W końcu miał wystarczająco dużo krwi, żeby napisać wiadomości, które odkryłaś przy pomocy luminolu. Potem morderca starł wiadomości. Rzecz jasna wiedział, że je znajdziemy. Następnie ciągnął ofiarę za włosy przez cały korytarz i zatrzymał się, żeby powiesić płaszcz. Wreszcie zabrał ją do łazienki. Przyczyną śmierci było utonięcie. Trzymał jej głowę pod wodą, aż nastąpił zgon. Tak jak poprzednia ofiara, ona również już nie żyła, kiedy została okaleczona. Pchnął ją nożem 9 razy, a potem rozpruł od dolnej części mostka do podbrzusza. Co o tym myślisz? Myślę, że te okaleczenia będą coraz gorsze. Przy pierwszych trzech ofiarach to nie był jego sposób działania. Bił je, a potem topił, a nie coś takiego. Myślisz, że teraz będzie działał zupełnie inaczej? Nie sądzę. On się głównie skupia na topieniu ofiar. Ta faza napaści jest chyba dla niego kluczowa. W tym całym dziurawieniu nożem chodzi już o coś innego. Coś czuję, że gdybyśmy wiedzieli o co, to zaraz byśmy dorwali gnoja. Poza tym zakrył twarz czwartej ofierze i teraz również tej. No to ewidentnie wskazuje na to, że znał obydwie dziewczyny. Poproszę Millera, żeby porównał dane dotyczące obydwu ofiar. A ty? Znalazłeś coś ciekawego? Owszem, mam ślad, który nie należy do ofiary. Bardzo ładnie. Porównałaś go ze śladami, które znalazłaś przy czwartej ofierze? Nie, jeszcze nie, ale dam ci znać, jeśli mi się udaje porównać. To w końcu tylko częściowe odciski.
A co z tym, co znalazłam? Było tam coś ważnego? Wiemy, że morderca jest brunetem, zakładając, że to on powiesił ten płaszcz na kołku. Równie dobrze mógł go zostawić jakiś ćpun, ale to bez znaczenia. Weźmiemy włosy do analiz DNA, to może być jakiś dowód. Posłałam włókna do laboratoriów FBI, żeby zobaczyli, czy nie ma w nich czegoś niezwykłego. Chciałam cię zapytać, dzwoniłaś do niej? Nie rozumiem. A, nie, nie dzwoniłam. Nie mogłam zdobyć się na odwagę. Możemy o tym teraz nie rozmawiać? Jasne, ale obiecaj mi, że do niej zadzwonisz. Dobrze, dobrze, obiecuję. Okej, skarbie, zmywam się. Nie zapomnij raportu, który tak prześlicznie wykaligrafowałam. Leży na stole. Do kogo Claire miała dzwonić? W tej grze jest wiele pytań, na które nie znam odpowiedzi. Dobra, weźmy sobie zatem raport, który leży na stole do cięcia zwłok. Raport Claire. A dobra, mamy tutaj więcej raportów. Czyli co, musimy oddać się teraz do Millera, tak? Halo? Cześć, kochanie. Cześć, tato. Właśnie słyszałem w radiu. Kolejne? Tak, kolejne. Wszystko u ciebie w porządku? Tak, tak. Po prostu męczy mnie ta sprawa. Stoimy w miejscu. Nienawidzę takiej bezczynności. Chyba zaczynam tracić nadzieję. To może zanim to zrobisz, wpadnij tutaj i odpocznij trochę. Chwila relaksu ci nie zaszkodzi. Odprężysz się w jacuzzi i uporządkujesz myśli. No i już prawie gwiazdka. Mam coś dla ciebie. No popatrz. Też mam dla ciebie prezent, to co chciałeś. Na pewno chcesz to dostać? Wydaje się nieco pospolite. Przecież właśnie tego chciałem. To co, przyjdziesz do domu? Jasne. To do zobaczenia, maleństwo. Tato. Tak, maleństwo? Dzięki. Nie ma za co. Widzimy się niedługo. Cześć. Maleństwo. No tak, rodzice zawsze nazywają swoje dzieci w taki sposób. Jestem ciekaw, co ojciec chciał, co jest bardzo pospolite. U nas zazwyczaj kupuje się skarpetki na święta, albo majtki. Może ojciec też to chciał. Tak, ja... Nie, to znaczy... Tak, wiem, ale... Tak, ale... Tutaj jest raport Claire. Aha, Miller, ostatnia rzecz. Możesz porównać dane o czwartej i piątej ofierze? Może coś nam umyka. Spoko! Przepuszczę to przez bazę danych. Dzięki za raport. Tak, ja... Nie, to znaczy... Dobra, przekazaliśmy raport Millerowi, pogadajmy sobie jeszcze z tym zabawnym policjantem. Nie, myślałem, chwila wytchnienia? Ta, to ta zasrana pogoda. Cholernie mnie dołuje. Muszę zebrać trochę energii, zanim tam wrócę. Wciąż na patrolu? Tak, ale... Zajebiście, nie? No nic, życzę wytrwałości. Przyda się. Tak. Nie. No okej. Udajmy się zatem do domu naszego taty. Zjedziemy sobie na parter, a raczej na parking policyjny, który znajduje się na poziomie B1. Wsiądziemy do naszej furgonetki i mam nadzieję, że pojawiła się nowa lokacja na mapie. Okej, kolejny punkcik. Dom Pata.
Wow. Jego dom wygląda jak kościół. Tato? Tu jestem, kochanie. Cześć, tato. Cześć, słoneczko. Jesteś pewny co do tego prezentu? Tak, dawaj. Jak sobie chcesz, proszę bardzo. Dziękuję, kochanie. Wiesz przecież, jak uwielbiam takie rzeczy. Teraz kolej na ciebie. Wow. Mamy naszyjnik. Skąd to wytrzasnąłeś? Myślałam, że to zgubiliśmy. Znalazłem podczas sprzątania strychu. Tak w ogóle to było w kufrze dziadka. Sama powinnaś tam zajrzeć. Powspominałabyś trochę. Chyba to zrobię. Dzięki za prezent, tato. Tak właśnie myślałem, że ci się spodoba. Ogólnie ten ojciec jest podobny do ojca tego z American Pie 1. Wiecie, tego co posuwał Charlotte. Pamiętasz historię, które nam opowiadał? Jak mógłbym zapomnieć? Najbardziej lubiłem te o Paryżu, bo zawsze wplatał okultystyczne motywy. Twoja ulubiona była ta o Londynie, jeśli się nie mylę. Tak, romantyczna i pełna tajemnic. Ale była jedna historia, której nigdy mi nie chciał opowiedzieć. O tym, jak poznał babcię. Nigdy nie chciał o tym rozmawiać. Czyżby to nie były miłe wspomnienia? Na pewno były, maleństwo. Po prostu nigdy nie potrafił o tym rozmawiać. Twój dziadek chyba utracił kogoś bliskiego wtedy, gdy poznał babcię. I rozgrzebywanie tego było zbyt bolesne. Gdzie poznał babcię? Z tego, co kojarzę, to w Pradze. Skoro już mowa o babci, czy w tym roku dałabyś radę upiec jej specjalne świąteczne ciastka? Błagam. Czułam, że do tego dojdzie. Daj spokój, przecież to wcale nie zajmuje tak dużo czasu. Wiem, upiekę trochę, nie martw się. Ekstra. Wszystko jest już gotowe w kuchni. Co za niespodzianka. Rozejrzę się trochę po strychu. Może przywołam dobre wspomnienia. Jasne, kochanie. Będę tutaj. Czyli będziemy piec ciastka dla babci. O, jak ja się cieszę. Nigdy nie lubiłem piec ciastek. Tak jak nigdy nie lubię gotować. Nie grałam od lat. Teraz pewnie już nic z tego nie pamiętam. A ja bym sobie chętnie zagrał w bilarda. Dobra, możemy upiec ciastka. No i w sumie byśmy mogli to zrobić, czemu nie? Tata chyba próbuje mi coś przekazać. Zajmę się tym później. Aha, dobra, czyli ciastek teraz upiec nie możemy. No szkoda. Chętnie bym zobaczył, jak wyszły. Zwiedźmy zatem resztę domu. Wow. To mi się podoba. Wydawało mi się, że miał wymienić te krzesła. Za każdym razem, jak w takim siadam, czuję się jak władca małego państwa, a nie jak człowiek, który je obiad. No tak, już wspominałem, że ten dom wygląda jak kościół. Zawsze wychodzę głupio na zdjęciach. A na tym to już tragedia. Pokaż z bliska. Zawsze wychodzę głupio na zdjęciach. A na tym to już tragedia. Nie możemy zobaczyć swojego zdjęcia, a szkoda. No okej, w kuchni to chyba już wszystko. Więc myślę, że udamy się na górę, zobaczymy co kryje się na strychu. A nie, mamy jeszcze jakiś barek. To wygląda jak pokój winny, ale słyszę też gdzieś jacuzzi. Kusząca wizja. Kieliszek zmrożonej wódki, kieliszek dobrego czerwonego wina i ciepła kąpiel. No ale to niestety później. No i mieszanie alkoholi skończy się tak, jak wyglądał Miller. Czyli bólem żołądka, wymiotami. Dobra rada na przyszłość, nie mieszajcie alkoholi.
Możemy wziąć parasol. Może dzięki temu dostanę się na poddasze. Czyli domyślam się, że bez parasola się tam nie dostaniemy. Nie wiem czemu, ale nigdy mi się ten obraz nie podobał. A mi się podoba. Oczy tygrysa. Wygląda całkiem spoko. Pokój taty? Po cholerę miałabym tam iść. Ładny pokój dziecięcy, a raczej kobiecy. Miś i ja byliśmy kiedyś nierozłączni. Agentka FBI i ma pokój w różowym stylu. Dobra. Ach, tak, klapa na strych. Nie dosięgnę. Jak to otworzyć? Czyli tędy możemy dostać się na strych i zapewne musimy użyć tutaj właśnie parasolki. Ale zobaczcie, jakie fajne wieszaki po prawej stronie. Z miśkami. No okej. Co my tutaj mamy? Przydałoby się jakieś światło. A no właśnie. Dobra, mamy stary kufer dziadka. Dobra, czyli... Nie otworzymy tego, dopóki nie wpiszemy kodu, ale ten naszyjnik tutaj ma takie znaczki. Czyli mamy dwa karo i czerwone serce na środku i tu też dwa karo. Dobra, spróbujmy tak ustawić to, żeby otworzyć skrzynię. Dobra, tutaj musimy mieć dwa karo, tutaj musi być serce. To chyba nie będzie takie proste. Dobra, środkowy obraca tymi trzema, to obraca tymi tym, to obraca tymi trzema, a to obraca tymi trzema, a to obraca tak. Dobra, pozostały jeszcze te dwa. I by było ok. Spróbujmy jeszcze raz. Naprawdę, pogubiłem się.
Praga 1929. Od tamtej dziwnej sprawy w Paryżu minęły już 2 lata. Doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, jak wyjadę z miasta i przyjadę tutaj. Więcej spokoju. Tak przynajmniej myślałem. Sprawa z Paryża ponownie obudziła we mnie miłość do pracy detektywa. Musiałem sobie darować marzenie o karierze artysty. Jako prywatny detektyw wyciągałem znacznie więcej forsy. W sumie było 5 trupów i 2 osoby, których los był nieznany. Wszystkie ofiary były prostytutkami. Nie wiedziałem, czy brać się za tę sprawę. Ku memu zaskoczeniu ten gliniarz Skalnicz nie rzucał się, że węsze na miejscu zbrodni.